Siemano mimo wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypcor i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie, na którym, prawda, zawsze się dzieje bardzo dużo. Jak widzicie, znowu jestem Supermanem. I słuchajcie, jesteśmy pod tą chawirą, którą koniecznie trzeba za niedługo zmienić. Ale to spokojnie, za niedługo będziemy tutaj wprowadzać niesamowite zmiany. A sobie ściągnę bluzę, ponieważ aż mi jest za gorąco tutaj. Ja odpaliłem nagrywanie, od razu mi jest za gorąco. W każdym razie, słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Dajmy taki próg, nie wiem, może... 2112 łapek i wlatuje kolejny odcinek, prawda, w którym będziemy supermanem. Dobra, i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy coś bardzo, ale to bardzo ważnego, ponieważ zrobimy pranka na moim klonie. Oj, to jest dobry pomysł, żeby zrobić pranka na moim klonie, ponieważ, no wiecie, jestem ciekaw, jak on sobie z tym poradzi. Już sobie przygotowałem tutaj półpłytki i TNT, więc już wiecie, co będziemy robić i jaką pułapkę na niego zrobimy. Ale zanim to jeszcze zrobimy, to wbijcie nasze w shopa, tam wbijcie sobie, nie wiem, kupicie sobie koszulkę, etui, czy cokolwiek tam chcecie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. I dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama, szczypcor2n. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, słuchajcie, w każdym razie idziemy zrobić tego pranka na moim klonie. On tam ma ten swój domek, który ostatnio nakryliśmy na wczorajszym odcinku. I przydałoby się tam, prawda, mu coś nabroić, no bo jednak to jest mój klon, który tutaj, prawda, już zaczął się rozgoszczać, już się rozgościł, prawda, tutaj w tym Palionowie, więc trzeba to jakoś tutaj skrócić, żeby on tutaj za bardzo się nie czuł tak pewnie, więc ja bym tam poszedł jakąś papryczkę mu walną, ale również damy w inne miejsca, w których on również może się pojawić. Ała! Ała! Co to bije? Ała! No ewidentnie ten kwiatek, reszta nie. Kurczę, ale nawiedzony kwiatek, jak się wystraszyłem. Dobra, nieważne, w każdym razie jak widzicie, troszkę tu posadziliśmy kwiatków, bo działo się tu różnych fajnych rzeczy, prawda? Na przykład drzewo, patrzcie, jakie mamy fajne. Fajne drzewo, nie? I tu ławeczki można sobie, prawda, przycupnąć. Halo? Super, super miejsce. Tu w ogóle to jak tu ładnie zarosło. Ja nie wiem, no cudownie przecież, no nie wiem. Nie wiem, jak to opisać nawet. Dobra, lećmy tam do tego klona. On tutaj już ostatnio nakryliśmy tam jego bazę tutaj tajną. Mam nadzieję, że on nie przeniósł nigdzie. Czekajcie, to było między drzewami, czyli jak jest tu drzewo na wprost tego, czyli tu w tą stronę, to tu musi być też na wprost tego, czyli niby tu. Tak jest, dobra, udało mi się za pierwszym. Dobra, schodzimy na dół i zobaczcie, tutaj jak ja pamiętam sobie w ostatnim odcinku, on miał takie coś, że są tu płytki, widzicie to? Tylko jeszcze nie uratowałem Krzysztofa, a danie tam TNT to jest jak skazanie Krzysztofa na śmierć. Więc może lepiej tutaj nie będziemy tego robić. Aczkolwiek, jak tak sobie o tym myślę, to fajnie by było zrobić, patrzcie, tutaj coś takiego. On będzie w szoku, ponieważ jak damy tu TNT i tu TNT, widzicie to? To tu na górze, ojejku, muszę stąd wylecieć. Tu na spokojnie, dobra, wylecieliśmy. Jak tu damy gdzieś, nie wiem gdzie to jest, to tu? Tu, tak. Jak tu damy na to popłytkę, to on jak na to wejdzie, to mu to wysadzi totalnie od dołu. No co prawda Krzysztof będzie narażony na mocne ciosy, ale mam nadzieję, że sobie Krzysztof jakoś z tym da radę. Aczkolwiek wydaje mi się, że możemy to zrobić w innym miejscu tutaj, jakąś pułapeczkę. Możemy nawet zrobić tak, że... możemy mu zrobić też jakieś pomieszczenie tu w ogóle, do którego on będzie musiał wejść, że na przykład go nie zauważy. I na przykład, o, rozwalmy to. O nie, nie mam żadnych itemów takich, czekajcie, zajdę sobie na szybko do mojej chawiry po to, żeby... O, użyję flaka, już dawno nie używałem flaka, uwaga. Wow, jeku, jakie fajne jest używanie flaków. Dobra, wróćmy do siebie na chatę. Zobaczymy, czy mam coś w ekwipunku, co nam się przyda do tego, żeby zrobić jakąś taką, tak jakby most. O, wiem, że mamy tu szyby, więc szyby nam się przydadzą. Tylko musielibyśmy się tak no nie mam tu za bardzo, dobra. Zróbmy tak, żeby się wpasować w miarę w ten klimat jego, co on tam ma. Więc może czarny będzie najlepiej pasował, żeby tam zrobić, prawda, takie dojście. Żebyśmy mogli zrobić po drugiej stronie takie, no zobaczycie zresztą, co ja tam mam w planach. Dobra, lecimy to, o. Tu jest Daveson, prawda, żabulec pospolity. Dzień dobry. Nie mam tabliczek, dobra, nie pogadamy. O! No ale ja nie mam tabliczki, jak zrobić, co on tutaj robi? Co on robi? Czekajcie, bo on jakąś, prawda, tabliczkę będzie robił, będzie chyba do mnie pisał. O! Jak zarąbiście. Elo Toast. Elo Dave. Co tam? Normalnie, z Davesonem piszemy tabliczkę. O, dobra, co on tu napisze? O, no, emocje... A kurde, ciekawie, nie... A kurde, ciekawie, niezbyt ciekawie. Czemu? Co się dzieje?
A pisze coś dalej jeszcze, czekajcie. Moc... Co? Jak to się stało? Co jest grane? Ej, on stracił swoje moce! Jestem w nerwie, co? Co jest grane? No, ej, to się mu nie dziwię w sumie, jak stracił swoje moce. Już nie jest Spider Dave'em. Ktoś ukradł, muszę iść. Dobra, czekajcie, napiszemy mu. Dobra. Powodzenia. Mam nadzieję, że odzyskasz moce. Dobra, pisze coś do mnie jeszcze. No dobra. Dobra, żegnamy się z nim, lecimy tam do tego mojego klona, zrobić mu tego psikuza. No, Dave już sobie tam poszedł, idzie odzyskiwać swoje moce. Wbijcie do Dave'a na kanał, zapraszam tam. Widocznie, prawda, możecie wbić, zobaczyć, co on tam takiego wyczynił i jak odzyskuje moce, bo prawdopodobnie to on z tego odcinek nagrywa. Dobra, tu w ogóle ja tego nie zamurowałem, ale jazda. Potrzebujemy w ogóle też tego, łopaty z silktaczem, żeby to tutaj ładnie murować. Jeszcze tego nie zrobiłem, muszę to zrobić na następny odcinek. Dobra, zróbmy tak. Czarny i tu idziemy, pum, pum i teraz tak, jak tu zamurujemy, o, widzicie to? I teraz jak zrobimy coś takiego, o, no to w tym miejscu, no nie, no to jest przecież, to jest big brain, nie? No, no to, co ja w tym momencie wymyśliłem tu, widzicie, jakie mu tu robimy piękne przejście i tu zrobimy mu taki pokój specjalny, w którym on po prostu będzie miał pułapkę na siebie i po prostu wejdzie w to, w tą półpytkę. Napiszemy, oj, wykorzystamy tą tabliczkę, napiszemy mu na tej tabliczce, że jak stanie na tą półpytkę, to się zdarzy w jego życiu coś mega dobrego i on się na bagna to nabierze, bo to w końcu jest mój klon, a ja w sumie wiem, że ja bym się nabrał, więc w sumie to on się też na pewno nabierze. Dobra, wykopmy to tutaj, zróbmy jakieś takie pomieszczenie, trzeba je zrobić w miarę ładnie. Ja myślę, że będzie dobrze, jak my je jakoś z tego czarnego betonu zrobimy, tak żeby tutaj to wyglądało jakoś, wiecie, tak jakby się ktoś postarał faktycznie, więc myślę, że tu można zrobić pum 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 pum. O, widzicie, idealnie, to będzie dobrze wyglądał, taki czarny pokój, tajemniczy czarny pokój, w którym taka straszna pułapka będzie na niego czekać. No, już mi jest trochę go szkoda, ale pewnie on nieraz jeszcze coś dla mnie zrobi, to będzie dobre, jak on, ten klon, mi coś tutaj zrobi dziwnego, to będzie po nas. Dobra, czekajcie, zrobimy tak. Dobra, idealnie. Może nam tego braknąć, będziemy musieli pójść po jeszcze, bo mam w domu tego trochę. Więc weźmiemy, wskoczymy jeszcze po inne bloki, żeby mieć z czego to zrobić, bo ja bym tutaj jeszcze chciał zamurować podłogę też w sumie, żeby to jakoś wyglądało, wiecie, tak jakbyśmy się postarali po prostu, a nie, że robimy to na odwal, że tu na bankie coś śmierdzi, wiecie, żeby to wyglądało profesjonalnie, tego słowa szukałem. Dobra, zamurujmy to tu i wracamy z powrotem, no. Przejście moim zdaniem wygląda mega dobrze, naprawdę. Dobra, mamy jeszcze też trochę tego jasno... Ale się szybko ono zrobiła. Mamy jeszcze trochę tego jasno pyłu też. Musimy... Czekajcie, bo muszę tak... O, i tu mam teraz latanko. Dobra, szybko tam dolecimy sobie tutaj. Dave'son gdzieś tutaj biega. Dobra, no czekajcie. Lecimy tutaj do tej mojej skrzynki. Weźmy z tego, co nam zostało. Dobra, zostało nam stack. Wezmę jeszcze to, bo może nam się to jakoś przydać. Wezmę te czerwone, te też się nam mogą jakoś przydać, więc... Lecimy z tym, co mamy, żeby już zrobić to do końca. O, dobra, idealnie. No to te super... Ja nie wiem, jak Dave może teraz grać bez supermocy. No nie wiem, ja już się do nich tak przyzwyczaiłem. Dobra, i tu zróbmy coś takiego. Tylko jak teraz to dodamy, to nam się to zleje na boki chyba. Chyba, że zrobimy coś takiego. O. Czekajcie. Damy to teraz tu. Widzicie? I teraz jak to zamuruje. No, widzicie to, jakie... Nie, to najgorszy pomysł był na świecie. To nie w tej kolejności, co trzeba, zrobiłem. Ajajajajaj, tu trzeba to teraz naprawić koniecznie. Czekajcie, to było tak. Tu. Dobra. I teraz, no jak tu zamurujemy, to powinno się to naprawić. Tak. Okej, no chyba się to naprawi, jak teraz rozwalimy. Ale już, o nie, tu jeszcze nie naprawiło się. Czekajcie, zróbmy tak. O nie, i teraz tu jest źle. I teraz tu, ta woda jak mnie ściąga, to jest najgorsze, dobra. Rozwalamy to i teraz już powinno być dobrze. Teraz już będzie okej, dobra, czekajcie, muszę stąd wylecieć. O nie, te super moce, ja przy nich jestem taki szybki, że nawet nie umiem wylecieć i wylądować. Dobra, tu, zamurujmy to. Znaczy, wykopmy raczej, już odmurujmy. Zabierzmy tu, znowu sobie o kurde, tu jest to TNT, ja o nim zapomniałem całkowicie. Dobra, czekajcie, tu. I teraz tak, trzeba zacząć od tej strony. Pum, pum. Pum, o,
O, o, o. I teraz rozwalamy te środkowe. Idealnie, bo nam tutaj woda nie wlatuje. No kurczę, przecież to jest 300 IQ, co ja w tym momencie zrobiłem. Dobra, i mamy tu ładne przejście. Ładnie to wygląda, aczkolwiek tu bym jeszcze tą szybę może dał. Dobra, czekajcie, a jakbyśmy zrobili tak i tak. O, to widzicie, woda nam się zlała teraz do środka, ale jak damy tu szyby, no to znowu to wygląda perfekcyjnie. Nie, no dobra, słuchajcie. Widzowie kochani, patrzcie, jak to pięknie tu wygląda teraz. I jeszcze zrobimy coś takiego. No teraz, no przecież jak ja bym sam chciał w takim miejscu mieszkać chyba, jakbym miał coś, jakbym miał taką możliwość. Dobra, zamurujmy to tutaj wszystko, tak żeby to wyglądało dobrze i profesjonalnie, tak jak już powiedziałem. Tu jeszcze na suficie zrobimy jakiś ten, możemy tu jakiś ten kolor dodać jakiś, bo mamy, wzięliśmy te żółte i czerwone. Więc w sumie będzie fajnie, jak zrobimy to też jakoś kolorowo, żeby tu nie było tak, wiecie, tak totalnie mrocznie, że czarno, ale żeby tu coś też ciekawszego, jakiś taki akcent, prawda, pozytywny włożyć, tak to ujmę. Myślę, że możemy użyć żółty, bo czerwony jest mało pozytywny, a żółty jest pozytywny dosyć. Dobra, tylko tu jest tak teraz ciemno, że ja nie wiem, gdzie to jest. Czekajcie, gdzie by tutaj dać ten pozytywny akcent? Ja myślę, że tu na te boki można by było dać coś takiego. O, ale strasznie, to mi się tak zlewa. Czekajcie, czekajcie, bo ja może przez okulary tak mało widzę, nie? Czekajcie, tak. Wow, 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 no nie wiem, totalnie mi się to zlało. Ale dobra, weźmy tutaj tą tabliczkę i na tabliczce napiszmy jak wejdziesz na płytkę. O, tutaj jeszcze bym napisał to będziesz. To, no nie, nie umiem napisać. Będziesz miał szczęście. Serduszko. Dobra, no i widzicie. I to, jak, według mnie to brzmi legitnie. Dobra, i teraz tak. Tu damy płytkę i tu pod to teraz musimy zrobić takie coś, co tu totalnie to wysadzi, tutaj coś takiego na przykład, nie? Mamy 14 TNT. Używanie 14 TNT jest troszkę niebezpieczne, więc może lepiej nie, ale zrobiłbym tak. Tu dajemy jedno TNT, na pewno na to jeszcze jedno TNT wejdzie i teraz pytanie, ile damy więcej. Ja bym zrobił coś takiego. O, widzicie? No idealnie moim zdaniem, tu. I teraz dajemy pół płytkę na to i teraz byleby na to nie wejść. Teraz to już stąd wychodzimy, nie można tam przebywać, to już jest strefa niebezpieczna, że tak to ujmę. Tutaj, jeśli chodzi o to TNT, co mamy tu pod spodem, ja bym je jednak zabrał, bo jest ryzyko, że Krzysztof dostanie, a ja jeszcze nie wiem, dlaczego tutaj przetrzymuje Krzysztofa, ten mój klon. Więc ja się najpierw dowiem, a później będę ewentualnie karał Krzysztofa, jeżeli się okaże, że zrobił coś niedobrego. Ale ja bym jeszcze bym mu zrobił jakąś pułapkę na zewnątrz, taką, żeby tutaj, prawda, on żeby się na to złapał, na przykład tu. O, patrzcie, robimy coś takiego, pum, pum. Tu, tylko na to się może w sumie nabrać też jakiś mob, więc niebezpiecznie, no ale trudno, mówi się trudno i żyje się dalej, no widzicie, coś takiego, no perfekcyjnie, perfekcyjnie, myślę, że dobrze to wygląda, tu na pewno się nam to powinien ktoś nabrać, nie mamy teraz czym zamurować, dobra, tego nie, musimy gdzieś wziąć dalej jakiś blok, żeby to wyglądało wiarygodnie, wiecie, że to... A nie, miałem jakiś ten, dlaczego nie chciało mi się wziąć, jak scrollem nacisnąłem, dobra, nieważne, murujemy to tutaj, Dobra, dla jaja zdam też to tutaj. No i jeszcze w sumie, dobra, jak już mamy tu TNT, to bym to porobił też w innych miejscach, na przykład tu. Ale tu możemy zrobić na przykład, o dobra, tu wykorzystajmy już całą resztę. I tu zrobimy taką, tu będzie taki mega wybuch, jak on na to wejdzie. Mam nadzieję, że na to wejdzie, w sumie jakby wszedł, to by było ciekawie. I by było w sumie, a najlepiej by było, jakbyśmy go jeszcze spotkali, jak on na to wchodzi. To już w ogóle by było super. Dobra, czekajcie, bo trochę mnie poniosło chyba. Zróbmy tak, tak. Czekajcie, czekajcie, bo ja mam jakiś problem z myśleniem teraz. Zróbmy tak, 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 tak. Nie, nie mogę tak zrobić, patrzcie, kurczę, bo tutaj będę miał za mało TNT. Zróbmy tak, tak. Bez tego, to ma ładnie wyglądać, ładnie to ma wyglądać, tak, tak. A, dobra. Trudno. Niech jest tak, dobra, i ten wybuch będzie na pewno mocarny. Dobra, w każdym razie, na tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym mam nadzieję, że uda nam się przyłapać mojego klona na tym, jak wchodzi w te pułapki i się na nie nabiera. Byłoby super. W każdym razie, w tym momencie to jest wszystko. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.